Witam wszystkich serdecznie. Jak już wielokrotnie informowałem, w tej chwili nie gram, w zasadzie już od prawie 2 lat mało gram w grę World of Tanks, ale jak wrócę, to właśnie te czołgi najbardziej mnie interesują. Gra właśnie tymi czołgami, czyli nowe pojazdy kołowe, już nie takie nowe oczywiście. Dla mnie to jest cały czas nowość. No tutaj już prawie zakończona, skok zakończony wywrotką, ponieważ właśnie chcę trochę szaleńczo pograć w tej grze, a chyba najbardziej w tej chwili szaloną grę pokazują kołowce. W tym odcinku 9-tierowy francuski kołowiec EBR 90 Panhard na autostradzie. Gracz, który na początku robi szalony spot na tej mapie, to Emil2255. Cześć, Emil. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak jest. Poinformowałeś mnie przed nagraniem, że tak naprawdę jesteś od dawna w grach Emilox, tak? Tak jest, dokładnie. No i dlatego jesteś Emil22, to nie ma żadnego, te cyferki są jakieś randomowe, nie? Tak, dokładnie, losowe, tak mi się kliknęło. No to nie ma się co teraz już wypytywać o nick, po prostu od Emiloxa. No i cóż. Tak. Pierwszy frag chciałem zauważyć, jak był zagrany. No. Zawsze trzymałem przeciwnika tak, żebym, kiedy on strzela, żebym jechał prostopadle do niego. Wtedy pociski nie trafiają, jeśli jedzie się na autoimie. A ja strzelałem, kiedy albo stał, albo jechał równolegle do mnie. Oczywiście hajek w tył. Tak jest. Jak wiadomo, te czołgi, główną charakterystyką tych pojazdów, wiadomo, jest niesamowita mobilność, jest możliwość jazdy do tyłu tak samo szybko jak do przodu, chociaż nie wiem jak to, tak samo tutaj jest. EBR akurat jest tak samo, dziesiątce już nie, dziesiątce jest gorzej z tym. No i dwa tryby jazdy, czyli ten taki bardziej żwawy, wolniejszy, bardziej zwinny, wolniejszy i mniej zwinny, szybszy. Dobra, no to w zasadzie było widać, co robiłeś, ale jakbyś mógł to w dwóch słowach jeszcze powiedzieć, plan na tą bitwę. Chyba na początku spot, wiadomo, nie miasta, tylko tej flanki medowolajtowej. Czyli jaki plan na tą bitwę miałeś i co tutaj na początku bitwy robiłeś? Kolejny plan był taki, że na początek trzeba najlepiej spotnąć to, co dojeżdża. Mogłem spotnąć albo to, albo to, co dojeżdża do miasta, ale wtedy tylko Arta by strzelała. Tutaj po prostu sieć ferment między przeciwnikami. Tutaj niestety się nie udało przejechać przed lufą, przeważnie to działa. No i w sumie zobaczyć, co się później będzie działo, nie? Tak jest. Wiadomo. I teraz już po Artę. Wiadomo, pojazdy kołowe niby nie mają zbyt dobrego zasięgu widzenia. Gdyby ten zasięg widzenia był na poziomie czołgów lekkich, tych takich normalnych, no to pojazdy kołowe by całkowicie wyparły czołgi lekkie. Już by prawie nikt nie grał czołgami lekkimi, głównie kołowcami. No tutaj ten zasięg widzenia na bazie, na 9-tierze jest 330 metrów, o wiele mniej niż 9-tierowe lighty. Ale o dziwo, tak naprawdę ten czołg spotuje bardzo dobrze, taki dynamiczny spot ma o wiele lepszy niż czołgi lekkie. No i teraz Tiger P. Teraz poczekaj, teraz będzie fajny moment. Nie warto przeważnie używać auto-aima. Spójrz, jak teraz by wycelował, przednia płyta. Aha. No i by nie weszło. Tak no. Samo możesz zauważyć czasami, jeśli chcę zrobić bardzo ostry zakręt, po prostu wyłączam tryb na chwilę, szybki, klikam tylko A albo D, wtedy bardzo szybko zawija i z powrotem przełączam się na tryb na szybki. Też polecam, jak do grania tym ustawić, jak się ma myszkę taką, wiesz, z wieloma przyciskami, pod myszkę sobie ustawić przełączanie tych trybów, bo naprawdę dużo pomaga, bo nie da się czasami skręcać klikając X. Aha. Ty już sporo tych bitew rozegrałeś, no i jak oceniasz właśnie grę, bo ja powiedziałem, że będę chciał grać czołgami kołowymi, ponieważ ta gra jest bardzo często taka non-stop do przodu,
trochę szalona, mimo tego, że ten czołg ma bardzo mało HP na 9 tierze, 1150 to tak naprawdę 3 mocne strzały tierów 9 czy 8 i już po tobie. A ty, mimo tych wielu wystrzałów, żyjesz jeszcze. Czyli co, czołgi stworzone do szalonej gry. Tutaj gra jakaś w kampie, w krzaku jest bezsensowna. No nie wychodzi, no po prostu ten zasięg widzenia zostaje się odspotowanym przez każdego przeciwnika. Mhm. Najlepszym, czasami warto pasywa postawić, ale to jeśli się jest bardzo blisko przeciwnika, bo wtedy no dyszka 50% prawie z kamuflażu, no to daje radę. No ale myślę, że ten czołg ma małą ilość HP, ale przez tą taką dynamiczną non-stop jazdę przyjmuje sporo tych strzałów na koła i... No wiesz co? To ja ci powiem. Koła nie mają żadnego pancerza, więc jeśli... Tylko warstwowy. Jeśli chodzi o hity, to czasami odbija ten warstwowy, ale przeważnie po prostu ludzie denerwują się, bo trafiają pod ten czołg. Po prostu kadłub zaczyna się bardzo wysoko, a ludzie przeważnie trafiają, celują nisko w niego. Po prostu wchodzi w koło i przelatuje pod czołgiem. Pierwszy strzał od artylerii sojuszniczej. I ostatni. No cóż, no niestety dosyć blisko wędrujesz przy wolnych czołgach ciężkich. No artyleria, jak wiadomo, nie chciała ci zrobić krzywdy. Kiedy w tym momencie zobaczyłem ten frag, który mi zabrałem, spojrzałem ile mam. Czyli no dobra, chociaż 8 niech będzie, nie? Tak jest. Tutaj, i tutaj czekałem. Aż się zniecierpliwiłem. No i czekasz, czekasz. No i żeś poczekał. No i czekamy na tego, szukamy tej TS5. Tak jest. No wiadomo, te deki nie mają żadnych szans. Oczywiście TS5, gdyby celnie cię przebiła, no to już by było po tobie. Ale wiadomo, te deki z kołowcami żadnych szans nie mają. Szczególnie jak został ostatni. No, i jest ostatni. Jeszcze miałem zawsze z tyłu głowy gąsku i to 500 expa. Tak jest. Też jest bardzo przydatna rzecz. No i TS piątka strzeliła, czyli już wiadomo, nic nie zrobi. Ładny tutaj, ładne zatrzymanie. Gąseczka z obrażeniami. Teraz by się mu przydała. Z tyłu głowy mam jeszcze dwie arty w teamie, nie za blisko. Tak jest. Ten moment był straszny. Znaczy tak naprawdę powiem ci, że artylerię to było niebezpieczne, bo... O! Właśnie! Wyście byli na takiej górce, nie? No, jeszcze jedna artyleria, także się odsunąłem, poczekałem chwilkę, no i dopiero. Tak jest, bo wiesz, że to mogło się skończyć nawet porażką, nie? Gdyby artyleria cię trafiła i TS piątka sama została na dwie artylerie, no to wiadomo, trzeba było się odsunąć i spokojnie, ale udało się, 8 zniszczonych pojazdów. Medal Paskudziego, służba patrolowa i high kaliber. Jeżeli chodzi o obrażenia, niecałe 6000. Myślę, że tak i tak to jest bardzo dobry wynik. No, po spocie, cały czas na pierwszej linie. Tak jest, 3350 po spocie. No i jak widzicie, ponad 9000 przejechany. No i cóż, chyba były tam dwa lub trzy momenty, gdzie delikatnie się zatrzymałeś, a tak non-stop w ruchu. Możecie oczywiście napisać w komentarzach, czy waszym zdaniem właśnie w ten sposób powinno się grać pojazdami kołowymi. Ja uważam, że właśnie tak będę chciał grać, jak to Emil najmocniej pokazał. No i jak wrócę, to właśnie będę grał pojazdami kołowymi. Przede wszystkim. Także fajej, słuchaj, ja się polecam, możesz na korki do mnie przychodzić. Na korki? A, korepetycje, tak jest. Przez chwilę pomyślałem, że coś związane z piłką nożną, a kondycji już brakuje. Dobra, bardzo dziękuję. Oczywiście napiszcie w komentarzu, co sądzicie na temat tej bitwy, na temat tego czołgu. I
Cóż, na koniec może chciałbyś pozdrowić kogoś? No, pozdrawiam cały Mistrik i Mistera, który świetnie rozstawia, wcale się nie denerwuje. No, no i Ducha Świętego, no nie? Tak zwany Komandos Miki. Dobra, dziękuję. Wszystkich dzieci, bo nagrywamy to 1 właśnie, czerwca. Dzień dziecka, dziękuję. No, nie przypomniałeś. Nie wiem, czy dziś to puszczę, bo siedzę na weselu. Bardzo dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia.